www.radio90.pl. Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Czas na poranną rozmowę. Z nami prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witamy gorąco. Panie prezydencie, rząd zamyka 12 kopalń na okres 3 tygodni. Dzisiaj właśnie rozpoczyna się postojowe. Co pan czuje jako gospodarz miasta, w którym mamy dwie kopalnie? Mówię mamy, bo to kopalnia i Chwałowice, która właśnie dzisiaj wstrzymała wydobycie, i kopalnia Jankowice, która już jest przebadana, zdrowa i rozpoczyna normalną pracę. Znaczy, przyznam się, że pierwsze moje uczucie to było zdziwienie i pewne zaskoczenie, bo no, słyszymy od kilku przynajmniej dni, żeby nie powiedzieć od tygodni, że sytuacja jest opanowana i że te główne ogniska koronawirusa zostały zlokalizowane i poprzez kwarantannę w pewien sposób unicestwiane są. No i nagle tak to jak grom z jasnego nieba zamykamy kopalnię. Tak, zdziwienie to było chyba pierwsze uczucie. Czy pana zdaniem rząd popełnił błąd przez ten okres ostatnich 2 miesięcy od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w kopalni? Tak, bez dwóch zdań. Moim zdaniem to wszystko są działania spóźnione. Prawda jest też taka, że chyba zbagatelizowano na pewnym etapie problem. Te sygnały od mieszkańców, samych górników gdzieś tam płynęły i mówili, że jednak pracują tak, a nie inaczej. Wystarczy fora internetowe poczytać, co się działo mniej więcej 2 miesiące temu. Te głosy o tym, że w kopalniach będzie problem, pojawiły się. No i przyznam się, że właściwie ja jeszcze tydzień temu byłem mocno uspokajany, mówiąc o tym, że właściwie badania przesiewowe pokazują, że nie ma jakichś dużych ognisk koronawirusa na kopalniach, na przykład na Chwałowicach. No a wczoraj czy dzisiaj ją zamknięto. No albo nie ma w tym logiki, albo rzeczywiście to są takie działania, które no, są tu i teraz. Chodzi o to, żeby działać jednak, nie wiem właściwie o co chodzi, bo to nie jest działalność jakaś systematyczna, tylko mam wrażenie, że taka dorywcza. Mówiliśmy o tym na antenie wielokrotnie. Gdyby doszło do skoszarowania, o czym mówił były wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, być może nie doszłoby do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, gdyby szybciej już zduszono te ogniska. No bardzo możliwe. No tutaj trzeba mieć wiedzę niejako od środka, z Polskiej Grupy Górniczej. Sam jestem ciekaw, jakie są dzisiaj dane sanepidu na temat sytuacji na poszczególnych kopalniach. Ja dzisiaj mam mieć telekonferencję z wojewodą między innymi w tym temacie. No tydzień temu zapewniał, że no właściwie ogniska są zidentyfikowane i opanowane. No dzisiaj na pewno go zapytam, no jak to się stało, że zamykamy kopalnię. No właściwie cała kopalnia zespołu Narów jest zamknięta. A nie ma pan wrażenia, panie prezydencie, że po prostu tym oto sposobem zamknięcia kopalń i właściwie końcem badań przesiewowych, bo ja przypomnę, że one będą prowadzone tylko tam, gdzie już trwają, natomiast w tych 12 kopalniach nie będą prowadzone, albo na mniejszą skalę, po prostu nie ma badań, nie ma testów, nie ma choroby i wyniki spadają, to znaczy statystyka idzie w dół. Znaczy przyznam się, że jeżeli mamy mówić o odpowiedzialności za państwo, odpowiedzialności za walkę z tą epidemią, to byłoby to działanie na wskroś nieodpowiedzialne. Z drugiej strony, jeżeli to zamknięcie ma spowodować, jest świadomość tego, że ta skala osób chorych może być tak potężna, no to zamknięcie tych kopalń wydaje się wtedy bardzo logiczne. Szkoda, że opinia publiczna, mam takie wrażenie, w sposób bardzo wyrywkowy informowana o tym, jaki jest rzeczywiście stan zagrożenia. Przypomnę, że ci górnicy no, pozostają w domach, ale też pewno wielu będzie wychodzić, korzystać po prostu z życia społecznego, z tego, co jest w ofercie i miasta, ale też galerii handlowych, kościołów, będzie prowadziło normalne życie. Jeżeli są rzeczywiście zagrożeni, ta świadomość jest o możliwości albo o wysokim prawdopodobieństwie, no to tutaj no, dzisiaj też na pewno będą to panowały. No właśnie, tym bardziej, że wiemy, że bezobjawowo większość przechodzi tę chorobę, ale choruje, mogą zarażać innych. To jest niezwykle istotne i niezwykle na to trzeba uważać. Panie prezydencie, a nie ma pan też wrażenia, że no, gdyby dalej prowadzono te badania przesiewowe na taką skalę, po prostu no, system by tego nie wytrzymał. Dzisiaj widzimy, jak wygląda komunikacja i z sanepidem rybnickim. Docierają do nas sygnały o ogromnych problemach z sanepidem wodzisławskim, bo przecież i Jastrzębie-Zdrój jest pod kuratelą wodzisławskiego sanepidu. Po prostu ten system by już nie wytrzymał tego?
Panie redaktorze, jeżeli coś przed pandemią mamy, jakoś tak szybko, żeśmy zapomnieli o tym, że Polska Służba Zdrowia, również Służba Epidemiologiczna, no, cały czas mówiła o niedofinansowaniu, o niedoinwestowaniu, o braku rąk do pracy. Jeżeli w okresie przed pandemią były tego typu problemy, to w okresie pandemii one się przecież nie rozwiązały, tylko się pogłębiły. No i ten system przy tej ilości klientów, którzy domagają się informacji, domagają się wymazów i tak dalej, no musiał się załamać i to się właśnie stało. Ja odbieram bardzo dużo maili, bardzo dużo telefonów do Urzędu Miasta, no właśnie osób, które są na kwarantannie, któryś tam już dzień, osoby, które miały zrobione wymazy i nie mają wyników. No, o tym też trzeba w końcu zacząć mówić, bo no nie jest tak sielankowo, jak widzimy to w wypowiedziach polityków z pierwszych stron gazet. Panie prezydencie, dzisiaj mówi pan, że będzie rozmawiał z wojewodą śląskim. Pewnie go pan zapyta, dlaczego odrzucił uchwałę radnych miasta Rybnika, właściwie otwierając drogę do powstania kolejnej kopalni w Rybniku, kopalni Paruszowiec. Ja przypomnę tylko, że radni miasta chcieli zablokować te inwestycje, zmieniając plan zagospodarowania przestrzennego. Wojewoda powiedział tydzień temu w Radio 90, tutaj cytuję, że musi stać na straży prawa. W związku z tym nie mógł postąpić inaczej. No, powstało wrażenie, że ta uchwała jest niezgodna z prawem. Tak absolutnie nie jest. Służby prawne Urzędu Miasta wskazują, że jeżeli pan wojewoda chciał w pewnym obszarze tą uchwałę unieważnić, mógł to zrobić, a nie musiał tego robić w całości. No, idziemy do sądu i będziemy walczyć o swoje. Jesteśmy przekonani do swoich racji, jesteśmy przekonani, że trzeba bronić tutaj racji społecznych i zrobimy wszystko, aby ta kopalnia nie powstała. Myślę, że dzisiaj też te szanse, bo przypomnę, my cały czas mówimy o koncesji do budowy zakładu górniczego, brakuje kilku miliardów złotych i wielu, wielu lat pracy tak naprawdę. No ale rzeczywiście to byłyby początki, no i musimy tutaj na początku dać jasny sygnał, że nie ma akceptacji. Ta uchwała po to powstała, myśmy tego w ogóle nie ukrywali, jaki jest cel tej uchwały przecież. No i będziemy dowodzić swoich racji w sądzie. Panie prezydencie, mówił pan o tym, że górnik dzisiaj może zostać w domu, bo ma 3 tygodnie wolnego, ale może również dobrze wybrać się do galerii handlowej, wybrać się w inne miejsce, bo mamy oto odmrażanie gospodarki. Także Rybnik się powoli odmraża. Chcę zapytać pana o sport Żużel w najbliższy piątek. Pan wie, w jaki sposób klub wybierze 25% tych szczęśliwców, którzy będą mogli wejść na stadion? Nie, nie wiem, to jest pytanie do pana prezesa. Na pewno będą emocje, no, każdy chce się dostać, jesteśmy głodni. Sport i w ogóle wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozmawiając z ludźmi, no, widzę, że no, od marca tak naprawdę nie uczestniczymy w takim życiu, które było dla nas czymś oczywistym. Z jednej strony może wszystko to bardziej docenimy, ale też tak naprawdę początki będą trudne, no bo ja bardzo bym nie chciał, żeby ten scenariusz włoski się powtórzył, to znaczy wydaje się, że już epidemia zmierza do końca, a tu kilka potężnych spotkań, gdzie wchodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi czy kilkanaście tysięcy ludzi, no i wychodzą wszyscy zarażeni, po 2 tygodniach mamy katastrofę. No my o tym dzisiaj mówimy, ja wiem, że trochę psychologicznie jesteśmy zmęczeni tym wszystkim. Widzimy, że z jednej strony maseczki, z drugiej strony duże zgromadzenia. Jest tak, że ta sytuacja no, jest nadzwyczajna. I ona trwa, panie prezydencie, bo z jednej strony mamy do czynienia z informacjami, że od 6 czerwca oto mogą działać kina, duże kina się nie otwierają. No ja myślę, że jest gdzieś tam strach przed tym wszystkim, no bo no to nie jest normalne, że no, ja patrzę na statystyki, przeszło 700 osób dzisiaj jest z koronawirusem w Rybniku. No przypomnę, że 9 marca, gdy było 5 osób, to to miasto wymarło. Myśmy się po prostu do tego przyzwyczaili. Z drugiej strony no, też nie jesteśmy w stanie, i to pokazuje obecny czas, no, siedzieć kolejnego miesiąca w domu. Dlatego ludzie chcą normalności, no, ale ja cały czas apeluję, żeby jednak zachować odległość, żeby zachować te podstawowe zasady bezpieczeństwa. Zachować odległość, tymczasem pana służby cały czas myślą teraz, jak otworzyć basen, bo wiem, że po 20 czerwca mają być otwarte. No tak, no są naciski mieszkańców samych, żeby w końcu to pootwierać i na pewno kombinujemy, to jest chyba dobre słowo, w jaki sposób zrobić to bezpiecznie, no bo za chwilę będą wakacje i niech pan sobie wyobrazi, że większość młodzieży czy dzieci rybnickich no nie będzie chciało siedzieć w M4 czy w M3
i patrzeć na słoneczną pogodę przez balkon, tylko wyjdą na ulicę, wyjdą na skwery, wyjdą właśnie tam, gdzie ta woda jest. Cały czas myślimy o tym, jak to zrobić bezpieczniej, to naprawdę jest czasem kwadratura koła. Panie prezydencie, mądrych decyzji życzę i dziękuję za poranną rozmowę. Gościem Radia 90 porannym w Urzędzie Miasta, jeszcze zdalnie, był prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Arkadiusz Żabka. Dziękuję za uwagę.